Aleksandra Mikołajczyk, kłaniam się i zapraszam na prognozę pogody na jutro. Niedziela nie będzie już tak upalna jak dzisiaj, a przez to zapowiada się na całkiem przyjemny dzień. Sporo słońca, padać prawie nigdzie nie powinno. Do południa przelotny deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie, a po południu na południowym wschodzie. I tutaj może również zagrzmieć. Uwaga, podczas burz powieje silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Możliwe również opady gradu. W większości regionów termometry pokażą od 21 do 25 stopni. Cieplej będzie na wschodzie, nawet do 31 kresek, a chłodniej nad samym morzem około 20 stopni. No to popatrzmy, jak będzie u nas. W nocy może jeszcze przelotnie popadać i zagrzmieć. Temperatura od 13, 12 nawet stopni w Jeleniej Górze, więc całkiem chłodno, do 16 we Wrocławiu. Poranek przywita nas słońcem. Po południu również na pogodę nie powinniśmy narzekać. Będzie słonecznie i przyjemnie ciepło. Na termometrach od 21 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 24 w Legnicy. Ciśnienie będzie powoli rosnąć. W południe wyniesie 1003 hektopaskale. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Biometr korzystny i oczywiście bardzo dobre warunki na drogach. I na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Spokojnego wieczoru dla Państwa i do zobaczenia.